Witajcie moi drodzy, dzisiaj postaram się w miarę sprawnie opowiedzieć o takiej książce zatytułowanej U źródeł Polski. W zasadzie taka książka album. I to jest pierwsza część cyklu Polska, dzieje cywilizacji i narodu. W tej pierwszej części jest opisana tam sytuacja od prehistorii do roku 1038, czyli do władzy pierwszych piastów. Książka ma 19 autorów, w tym 17 mężczyzn, dwie kobiety. Lewica by się zapytała, gdzie parytet i tak dalej. No ale pisze ten, co ma jakąś wiedzę, a nie według parytetu. No i tak, moi drodzy, od co najmniej pół miliona lat, 500 tysięcy lat ludzie zamieszkują nasze ziemie. Pierwsi to mieszkańcy to byli przedstawiciele gatunku Homo erectus. I to tutaj jest przedstawiona taka para zrekonstruowana przez antropologów, kryminologów najprawdopodobniej. I tak mieli wyglądać nasi mieszkańcy tutaj sprzed pół miliona lat. A ja powiem wam, że jak patrzę się na te twarze, to tak bym widział małżeństwo moich sąsiadów. No. I to jeszcze powiem, że sąsiad to jeszcze jest brzydszy od tego tutaj dżentelmena przedstawionego. No, bo podobnie z tego gatunku wyewoluowały inne, m.in. nasz Homo sapiens. A jeśli tu chodzi o kobiety, to moja sąsiadka z twarzy to się tu prawie w ogóle nie różni. I powiem tak, jak patrzę, jak ona wygląda, to dobrze, że chodzą moi sąsiedzi ubrani, bo jakby biegali tutaj jako naturyści na baleta, to ja bym sąsiad jak sąsiad, no ale sąsiadki to tak. Nie chciałbym za bardzo oglądać, bo potem by mi się koszmary straszne siły. Potem zamieszkiwały tutaj nasze ziemie ludzie, Neandertalczycy. Tak. Ogólnie to jest książka z 2002 roku, jeszcze sprzed tych wielkich badań genetycznych. No. To jeszcze było na tym etapie, gdzie przez całe dziesięciolecia mówili, że to był oddzielny gatunek. A się okazało, że srata tata, żaden oddzielny, i tam były też bzdury, że my ich wybiliśmy. Nie wybiliśmy, tylko to był podgatunek i się wymieszaliśmy. I skądinąd z innych źródeł wam teraz powiem, bo tak, prawie wszyscy Europejczycy mają w swoich genach również geny Neandertalczyków i większość Azjatów. I teraz jak jesteście ciekawi, kto ma w sobie geny Neandertalczyka, to są trzy takie cechy po Neandertalczykach odziedziczone bezdyskusyjnie. Więc rude włosy. Kto ma rude włosy na głowie, na brodzie, gdziekolwiek, nawet w tamtych miejscach, pochodzi od Neandertalczyka. Jasna, bardzo jasna skóra i niemożliwość opalania się, to jest druga cecha. Jeśli ktoś nie może się opalać, bo tam się od razu parzy, no to znaczy, że miał przodków Neandertalczyków. I trzecia cecha, najbardziej popularna, piegi. Kto u kogo występują piegi? Piegi są pozostałością po Neandertalczykach. W zasadzie właśnie po pomieszaniu się typowego Homo sapiens z Neandertalczykiem. No. I też powiem, że jak tu patrzę na tutaj tego dżentelmena i tą jego dziewczynę, to idąc ulicami Warszawy, czy jakiegokolwiek innego miasta w Polsce, czy nawet na wsi, to spokojnie takich można dżentelmenów, czy takie panie spotkać. A jeszcze kiedyś to już od siebie powiem, klepali, że oni byli mocniej zbudowani od Homo sapiens tam. Popatrzcie sobie teraz, jak ludzie wyglądają tam pędzeni na tych kurczakach, a z kolei kurczaki pędzone na sterydach, anabolikach i różnych tam antybiotykach. No. Kiedyś jak ktoś tam miał 1,80 m, to był kawał byka. Teraz tam chłopcy rosną po 1,90 m, 2 m, dziewczyny po 1,70 m, 1,80 m, to jest już standard. To jest już standard. Kto jest niższy, to po prostu odstaje. No. Także to już się nie wymienia tego, że mocne budowy i wysocy to po Neandertalczykach. No. Tu przyszedłem do łapki. Znaczy ogólnie najstarsze znaleziska to są z południowej Polski. Małopolska, Śląsk,
bo tam nie doszły, no nawet to największe zadowolenie, najstarsze tam nie doszło, nie zajęło tych kotlic podgórskich, więc tam ludzie mogli się błąkać nawet wiele tysięcy lat temu. A to jest, tutaj są znaleziska między przedostatnim, ostatnim zadowoleniem. Najwięcej znalezisk jest Małopolska, Mazowsze, tak? To mnie trochę zdziwiło. No i wszędzie są tam pokazane jakieś tam pozostałości, tu gliany, jakieś sobie zwierzątka lepili. O, tu jest przedstawiony niesamowity artefakt sprzed wielu tysięcy lat i to warto wiedzieć, to warto się chwalić, tam nawet jak ktoś mieszka za granicą, czy spotyka się z ludźmi z zagranicy, to jest najstarszy bumerang znaleziony na świecie, znaleziony na ziemiach polskich. Z kości mamuta został wyciosany około 30 tysięcy lat temu. Znaleziony w okolicach Nowego Targu. Coś pradawni nasi górale sobie rzucali bumerangami. Najstarszy bumerang na świecie. Nie z Australii, nie z Azji, nie wiadomo skąd. Spod Nowego Targu. Pamiętajcie o tym. Oczywiście w tej książce tam są te różne, te rzuty migracji tam przyjmowane, tam, że pierwsi to byli tam łowcy, zbieracze, drudzy to rolnicy z Anatolii, czyli z dzisiejszej Turcji, trzeci to tam ci jeźdźcy ze stepów. No to jest mniej więcej podtrzymane, tam różne kultury. Te kultury to po prostu jakich tam narzędzi używano, czy krzemiennych, czy kamiennych, czy z gliny, czy z brązu. A teraz drugi artefakt, o którym musicie wiedzieć. To jest taka waza gliniana, tutaj ona jest zrekonstruowana. I tutaj z prawej strony widać takie tam z kółkami, jakiś taki kwadracik z daszkiem i tam u góry jakby antena. I z lewej strony, moi drodzy, to jest, jeśli datowanie się nie pomylone, szacuje się, że on jest ta waza sprzed 3300 do 3500 lat temu. Tu w tej książce przyjęto 3400, środek tego przedziału. To jest najstarsze na świecie zobrazowanie wozu z kołem. Takie symboliczne, ale jest. No tutaj artysta też, nasz przodek, prapolak, lechita, ktoś taki jeszcze w jakieś pola malował łożeczkę i te wozy. Najstarsze na świecie. Pamiętajcie, najstarszy bumerang znaleziony w Polsce. Najstarsza waza, która przedstawia, w ogóle przedstawienie tam na malunku jakimkolwiek wozu z kołem. Pochodzi z Polski, to mnie to jest w Małopolsce wioska Bronocice pod Pińczowem. O, to prawie moje rodzinne strony. Także nie dajcie sobie wmawiać, że jesteśmy jakimiś tam potomkami tam, ludzi Jozina z Baźni, tam z Nadprypeci, bo badania genetyczne tego nie ma w tej książce. Pokazały, że tam nasi przodkowie w linii męskiej to już co najmniej kilkanaście tysięcy lat temu mieszkali. A mitochondryczne DNA tam co najmniej od kilku tysięcy lat. No, kobiety bardziej tam się mieszały, no ale to taka historia człowieka. Tam porywają, handlują tam ludźmi i tak dalej. To oddzielny temat. No, i z tamtych czasów też tu wyobrażenie tam w glinie, tam wołów, które ciągnęły te wozy nieprawdopodobnie, i tu jakiegoś tam baranka, którego nasi przodkowie lechici, prapolacy tam sobie hodowali. Tu mnóstwo jest ilustracji, tu monety znajdowane u nas, ozdoby różne tam i z brązu, i ze złota. Ogólnie to są pokazywane tutaj na podstawie tych kultur, czyli tam mniej więcej gdzie to było znajdowane. Z czego, w jaki sposób, w jakim stylu wykonane, no ale tu już wielu nawet archeologów tam twierdzi, ja się z tym zgadzam, że to, że były te przedmioty wykonywane w taki sposób, to nie znaczy, że to jedna grupa etniczna to robiła. No. To na przykład takie złote wisiory znalezione. Ogólnie jak przeglądam te różne rzeczy znalezione na terenie Polski, dużo znaleźliśmy po wojnie. Sporo udało się przechować gdzieś tam, ukryć przez okres wojen. No niestety wiele nam artefaktów, tak jak dzieło sztuki, ukradli nasi przyjaciele Niemcy i nasi przyjaciele Rosjanie. To oni przede wszystkim. Jeszcze nas Czesi okradali, Szwedzi, Turcy tam, kto nas nie okrada. No my też okradaliśmy innych, ale bilans mamy zdecydowanie ujemny.
Tu są na przykład jakieś zapinki. To jest sprzed tam setek tysięcy lat. No. To wszystko ludzie ręcznie wykonywali bez żadnych maszyn, urządzeń i tak dalej. O, tu srebrna tara jaka była. No. Także tam takie gadanie o naszych przodkach sprzed tysięcy lat, że to jakieś ciemniaki były, co by skakały po drzewie, czy tam polowały tylko na mamuty, to jest obraźliwe dla nich. Bo manualnie i intelektualnie wielu z nich to było wiele bardziej sprawnych niż większość naszej współczesnej populacji, która tam bez komputera, bez klawiatury nie potrafi nic napisać, się wysłowić i tak dalej. No, tu już monety tam znajdowane u nas, tam już okres rzymski, złote, srebrne, brązowe. Tych kandel tu zachodził. Zresztą z bursztynu też wyrabiane były przedmioty z rogów jeleni, tam wołów i tak dalej, i tak dalej. Tam jeszcze wcześniej były profesjonalne zwierzęta, które u nas żyły, to tylko do autorów. Zwierzę, które nazywacie bizon europejskim, to się żubr nazywa, drodzy naukowcy. No, to tak, że piszecie tam bzdury, a potem się ludzie dziwią, że bizony u nas żywią. A tam jeszcze jakieś tam nosorożce żyły u nas, niedźwiedzie jaskiniowe, konie tam żyły, no ale to tam konie zarpane to tam wyginęły dopiero przed II wojną światową. Znaczy chłopi ich rozchwytali i po prostu zaprzęgli do wozu. Po wojnie próbowaliśmy to odtworzyć, ale nie udało się za bardzo. No tutaj tam ozdoby Hunów. To i tak sporo znaleziono, bo to na terenie Polski to tylko dwa znaleziska tam po Hunach z tego co czytałem zostały zlokalizowane, to także niewiele. To są chyba właśnie te skarby z tych znalezisk. No a tutaj jest mapka, że Germanie zamieszkują tam od Bałtyku, tam po Morze Adriatyckie, po Karpaty. Ludność stepowa, goci. No. I to potem dalej gdzieś jeszcze też są podobne mapki. Drodzy autorzy, goci to też byli Germanie. No. Chyba baliście się narysować, że tam i państwo gotów, to tam całą Ukrainę prawie obejmowało po południową Rosję dzisiejszą. To jakbyście tak narysowali, to by się okazało, że Germanie prawie całą Europę zajmowali. No. Niemcy jakby takie mapy zobaczyli jeszcze przez Polaków rysowane, to by chyba skakali z radości. Ale mówię, to wszystko te badania genetyczne obaliły. No chyba, że nasi przodkowie byli Germanami, a nagle ni z gruchy, ni z pietruchy przeszli na języki słowiańskie. Prawdopodobieństwo moim zdaniem tak zbliżone do trafienia tam w Eurojackpot, tak, najwyższej tam wygranej. No i tu już na koniec pokażę tylko znaleziska już z czasów pierwszych piastów. Takie też piękne rzeczy. Jakiś, prawda, człowiek sobie tu grawerował ręcznie. No. Teraz bym wziął tą populację, tam tysiąca ludzi, żeby narysowali takich rycerzy na kartce. Tak. Narysowali już, nie wygrawerowali. No, jestem ciekawy, ilu by tam wyszło w miarę tam zgrabne postacie. No i na koniec, abyś nie będę o historii Polski opowiadał i początku. Każdy niech księgnik sobie poczyta, bo to jest obowiązek każdego Polaka. Tu tylko są ruiny różnych katedr, kaplic, gdzie tam podejrzewano, że Mieszko mógł wziąć chrzest. A ja powiem tak, że Mieszko przed tym chrztem to już mógł być chrześcijaninem, tak jak i tam już połowa Polski to tam mniej więcej była chrześcijańska, bo istniało przed państwem piastowskim takie państwo wielkomorawskie i ono tam oficjalnie zajmowało nawet Śląskę, Małopolskę i jeszcze kawałek tam Wielkopolski, Mazowsza, tam ziemi umężycką, sieracką i wszędzie tam chrzcili. Tylko problem był taki, że oni chrzcili w tym rycie bardziej wschodnim, i językiem liturgicznym był starocerkiewno-słowiański, a my parliśmy do kultury łacińskiej i zachodniej, bo tu najbardziej się obawialiśmy cesarstwa rzymskiego, narodu niemieckiego i królestwa Niemiec. I dlatego się Mieszko ochrzcił i potem jeszcze najpierw ochrzcił dwór swoich tam wojów, a potem jego syn Bolesław
Wszystkich chętnych i niechętnych też chrzcił, a to z tym szło różnie. Ale to już nie będę. To już nie będę o tym opowiadał. No to jeszcze korony z tamtych czasów. Niestety nasze korony zostały skradzione. Jedne to w ogóle te regalia tam królowa Rycheza, żona Mieszka drugiego, tam razem jak uciekała z Polski ze swoimi niemieckimi tam rycerzami, sługami. Potem Czesi nas złupili, tam wszystko co mogli. No a tu jest wyobrażenie Bolesława Chrobrego. No takich władców jak Bolesław, to on tam nie był doskonały, miał swoje wady. Ale to tak, żeby sobie uzmysłowić, tam władał 7 czy 8 językami. Biegle władał. Oprócz polskiego, czeskim, no matkę miał dobrawę, czeszkę. Polskim, czeskim, niemieckim, ruskim władał. Greką, łaciną. Węgierskim podobnie też podobnie dobrze się posługiwał. Także to nie tylko mieczem, ale chłop też mózgiem wojował. No. To tak do dzisiejszej młodzieży. Sukces i tak dalej, to nie bierze się z tego, że tam masz muskuły i tak dalej, ale to jeszcze trzeba prężyć trochę szare komórki. I tym optymistycznym akcentem zakończę już prezentację tej książki albumu. Naprawdę warto mieć w domu. Ja to wypożyczyłem, ale jak gdzieś będę mógł sobie kupić, bo to jest naprawdę fajna sprawa. Takie zebrane do kupy i to mnóstwo tych artefaktów jest tu pokazanych. A tego się nigdzie nie obejrzy, bo te nasze muzea to tego nie eksponują, bo tak jak w innej książce czytałem, to te najciekawsze eksponaty to są gdzieś tam pochowane, tam co najwyżej ich kopie gdzieś wystawiają, ale to też nie są ani reklamowane, ani opisywane. Jeszcze raz powtarzam. Najstarszy bumerang na świecie znaleziony w Polsce. Najstarszy wizerunek wozu z kołami znaleziony w Polsce. Dzięki za wysłuchanie, oglądanie. Pozdrawiam wszystkich. Cześć.